pytania do trenera zespołu AS Trenczyn. Może na razie dwa. Jakie będzie Państwa podejście do tego spotkania? Czy Trenczyn po porażce 0-1 będzie od razu atakował, czy będą Państwo czekać na początku na ruch ze strony Legii? No i drugie pytanie, czy wiedzą Państwo coś o Stevenie Longilu, który został nowym zawodnikiem Legii Warszawa w zeszłym tygodniu? Dobrze, teraz mam zatiaľ dve otázky na trénera AS Trenčín. Prvá otázka znie, aký bude váš prístup k tomuto zápasu, či po tej prehre 0-1, či začnete útokom, či možno vaša hra bude viac defenzívna. A či budete čakať, ako sa bude správať Legia. Druhá otázka, či je vám známe meno Longil, to je nový hráč mužstva vašho supera. A čo viete o ňom? Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Tým, že prvý zápas sa nám nepodarilo zvíťaziť a sme prehrali 0-1, tak nám to veľmi samozrejme hrať ofenzívny futbal hneď od začiatku zápasu, tak jak sme to predvedli aj v prvom zápase. Teda bude dôležité, aby sme boli hlavne efektívni, pokiaľ sa dostaneme do nejakých šancí. Vy, čo ste videli prvý zápas, tak ste sa mohli presvedčiť o našej sile, len sme zlyhali v prvom zápase v efektivite. Tam sme mali väčšie množstvo šancí ako super. Takže nepôjdeme vôbec my s nejakou defenzívnou taktikou, ale práve že naopak. My potrebujeme zvíťaziť, čiže žiadna kalkulácia neprichádza do úvahy alebo nejaká žiadna špekulácia. Čiže my pôjdeme od úvodného hvizdu samozrejme za víťazstvo. Fakt, že poprzednie spotkanie zakończyło się dla nas porażką 0-1, sprawia, że nie powoduje, że mielibyśmy w tym meczu zacząć od gry defensywnej i od obrony, ale przede wszystkim to, na czym nam zależy, chcielibyśmy przystąpić od razu do ataku. Ci z Państwa, którzy widzieli nasze poprzednie mecze, wiedzą, że taka gra to jest nasza typowa gra. W poprzednim meczu tutaj zawiodła w naszym przypadku skuteczność, natomiast w tym meczu zależy nam na tej efektywności, na skuteczności. Wtedy nie wykorzystaliśmy szans. Tym razem chcemy zwyciężyć i chcemy od razu przystąpić do ataku i od pierwszych minut tego meczu z pewnością nie będzie można mówić o jakiejś grze defensywnej, ale właśnie o tym, że będziemy starać się wykorzystywać nasze szanse i wywalczyć sobie zwycięstwo. Co się týka nowego gracza w teamie supera, wiem, że się podarilo mu týmu dať na súpisku už pred prvým kolom alebo prvým zápasom, ktorý s nami Legia odohrala. Tréner ho šetril alebo nehol ešte doma. Vieme, že sa jedná o kvalitného hráča, ale my sa budeme sústrediť hlavne na Legiu ako tým. Vieme, že tam majú jednotlivcov naozaj šikovných, ale my pôjdeme s tým do zápasu, že hráme ako proti celku Legii Varšava. Takže našou úlohou samozrejme bude ísť za víťazstvom a eliminovať silné stránky možno tých kľúčových alebo dôležitých hráčov v týme super. Jeżeli chodzi o Longila, vieme o ním, že wszedł do składu Legii jeszcze przed pierwszym meczem, ale trener tutaj zdecydował się, żeby go oszczędzić na razie. Natomiast wiemy, że jest to bardzo dobry zawodnik. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o nas, my będziemy się koncentrować na grze przeciwko Legii jako zespołowi i dla nas Legia stanowi tutaj zespół, no o tym będziemy przede wszystkim myśleć. Grać przeciwko całemu zespołowi, przeciwko całej drużynie. Także nasze będziemy chcieli wywalczyć to zwycięstwo i wiemy, że wyeliminować tych silnych zawodników, natomiast wiemy doskonale, że są tam, że w drużynie Legii są poszczególni zawodnicy, którzy są bardzo dobrymi zawodnikami, ale tak jak już powiedziałem, dla nas liczy się to, że jest to drużyna i gramy przeciwko drużynie, całej drużynie. Kolejne pytanie. Pytanie jeszcze o kilku zawodników Państwa zespołu. Czy w tym spotkaniu zagra Aldo Baez, nowy zawodnik, który dołączył ostatnio do Trenčína? Także pytanie, czy jest szansa na występ takich zawodników jak James Lawrence i Lukas Kowajs? No i ostatnia sprawa, czy to będzie ostatni mecz w barwach AS-u Trenčín Matusza Beru, gdyż wiemy, że przechodzi do Trabzonsporu. Że jeszcze mamy niekoľko otázok, ktoré sa týkajú už konkrétne hráčov. Ide o to, či v tomto zápase
Zahra hráč Aldo Baez, ktorý sa vrátil do AS Trenčín. Potom ďalšia otázka, či bude tam hrať tiež Lorenz. A či to bude posledný zápas v AS Trenčín Matúša Pero. Ešte bola otázka na jedného... Čo sa týka Alda Baeza, tak nám sa nepodarilo ho dať na súpisku pred týmto dvojzápasom, takže ho nemôžeme použiť do zajtrajšej odvety. Jeżeli chodzi o Aldo Baeza, nie udało nam się go wprowadzić tutaj do składu przed tym meczem i nie zagra w jutrzejszym rewanżu. Ďalší hráč, ktorý bol spomenutý, je Lukáš Kovajsa, ktorý sa podrobil artroskopii kolena, takže nemôžeme ani s ním počítať. Kolejný hráč Lukáš Kovajda, ktorý mal kontúzie kolena, rovnež nemôžeme líčiť na jeho gra v tom spotkaniu. A ďalší hráč, James Lawrence, ten je v poriadku, takže je pripravený nastúpiť do zajtrajšieho zápasu. James Lawrence zagra v jutrejšom meču. A pre Matúša Bera, či to bude posledný zápas v našom drese, tak ešte uvidíme. Pokiaľ sa nám podarí ísť ďalej, tak Matúš bude s nami pokračovať v Lige majstrov. Takže ja by som bol najradšej, aby Matúš s nami zostal čo najdlhšie. Čiže nám to veľa aj do zatrešieho zápasu zvíťaziť. Samozrejme, čo by znamenalo postup. Čiže Matúš by ešte zostal s nami. Jeżeli chodzi o Matúša Bero, to nie wiem, czy to będzie ostatni występ w naszych barwach. Jeżeli wyjdziemy i awansujemy dalej, to z pewnością będziemy kontynuować grę razem z Matuszem, więc zależy nam na tym, żeby zwyciężyć i żeby to nasze wyjście będzie oznaczało również dalszą grę z Matuszem i na tym nam zależy.